do oglądania zaprasza Tauron, sponsor programu i sprzedawca prądu oraz gazu z zestawem czujników i centralką. Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Marek Siuda i moim gościem jest pan Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dzień dobry. Dzień dobry. Obserwujemy niestety, ja jako kierowca obserwuję to ze smutkiem, wzrost cen benzyny i pali i ropy naftowej, przynajmniej i oleju napędowego na stacjach. Ostatnio nawet był pan na konferencji prasowej PKN Orlen poświęconej właśnie zmianom cen. Proszę powiedzieć, czy to jest tak, znaczy jak wzrost cen do tej pory, wzrost cen ropy naftowej przełożył się na wzrost cen paliw na stacjach PKN Orlen? Czy to jest 1:1, czy to jednak ten wzrost jest znacznie mniejszy niż sam wzrost cen ropy naftowej? To tak jak pokazywaliśmy, po prostu w ciągu ostatniego roku benzyna, znaczy ropa napędowa, przepraszam, ropa Brent, baryłka ropy Brent wzrosła, cena jej o 60%, a cena paliwa wzrosła o 11%. To przełożenie nie jest pełne. I to z wielu przyczyn. Po prostu pierwsza przyczyna to jest taka, że nie da się pełnego wzrostu ceny ropy przełożyć na wzrost cen paliw, dlatego że po drugiej stronie jest klient i klient reaguje na cenę. Jeżeli cena paliwa idzie w górę, to on po pewnym czasie, to nie jest od razu, ale po pewnym czasie zauważy uszczerbek w swoim budżecie i zmieni zachowanie. Zamiast jeździć samochodem, będzie częściej jeździł na przykład pociągiem albo autobusem. Wtedy popyt maleje, no a jak popyt maleje, no to producent musi, jakby to powiedzieć, obniżyć cenę. Więc w zasadzie producenci nie są zainteresowani przenoszeniem ceny na klienta, natomiast oczywiście no są zainteresowani, muszą znaleźć złoty środek pomiędzy ceną a marżą, no bo muszą jednak zarabiać, żeby produkować. To jak to właśnie wygląda? Czy PKN Orlen zmniejszył swoje marże, a jeśli tak, to które? Czy też jakby tutaj nie ma tego elementu spadku marż? O tym, co PKN zrobi, to pokażemy na wynikach kwartalnych, natomiast jest taka kategoria, która się nazywa marżą rafineryjną i ta kategoria, ona ma taką trochę niefortunną nazwę, ale no przyjęło się to, że to się nazywa marżą rafineryjną. Moim zdaniem lepiej byłoby, albo lepiej obrazuje charakter tej marży takie określenie nożyce cenowe, bo to jest różnica pomiędzy ceną produktu z ropy, takiego jak benzyna albo olej napędowy. To są produkty, które też są surowcami, one są towarami, one są, ich ceny są notowane na giełdach. Na giełdzie w Rotterdamie możemy odczytać sobie codziennie, ile kosztuje benzyna, ile kosztuje olej napędowy, ile kosztuje ropa. Tak? I teraz jeżeli zważymy produkty strukturą ich w naszym koszyku, ile produkujemy ropy, ile produkujemy benzyny, ile oleju napędowego, zważymy to i od tego odejmiemy cenę ropy, tak, w przeliczeniu tam na liczy na baryłkę, to otrzymujemy marżę. No i ta marża w tym roku, od początku roku jest niższa niż była w zeszłym roku, a to jest spowodowane no, wzrostem cen, to jest spowodowane głównie wzrostem cen benzyny, bo jakby to powiedzieć, no cena produktów jakaś tam jest, jeżeli cena ropy idzie w górę, no to po prostu ta marża się kurczy. W tej chwili mamy taką sytuację, że ta marża jest na poziomie, ona od stycznia mniej więcej się kształtuje pomiędzy 4 a 5 zł. W zeszłym roku no były to marże przynajmniej dwukrotnie wyższe. Mam przed sobą tutaj wykres zmian cen ropy naftowej w zależności od miejsca notowania, czyli Londyn, Moskwa, Nowy Jork. I tak zastanawiam się, może pan mi będzie w stanie podpowiedzieć, bo jeszcze całkiem niedawno, powiedzmy w marcu, cena kształtowała się około $65 za baryłkę, teraz jest około $80 za baryłkę, no może nieco mniej. Teraz jest pytanie, która z część z tej ceny to jest tak naprawdę rzeczywista cena wynikająca, nie wiem, z kosztów wydobycia, z kosztów transportu oraz
oraz nie wiem, jakiegoś zysku, a która część to jest taka część związana ze spekulacją, czyli kiedy, bo zaraz związana z tym, że właśnie, jak pan to nazwał na konferencji prasowej, premią strachu, że ludzie albo się boją, w związku z tym są gotowi zapłacić za więcej, ewentualnie z wejściem funduszy inwestycyjnych, które kupują na zapas i powodują podniesienie cen. Czy to się da określić, jaka część ceny to jest właśnie wygenerowana przez instytucje finansowe? To się da określić i no, różne instytucje sobie to szacują. Jeśli na przykład spojrzymy na prognozy cen ropy obecne i na prognozy, które były robione gdzieś tam pod koniec marca, no to widać, że ta różnica, mówię o średniej cenie rocznej na rok 2018 i 2019, to jest $7-10 więcej niż było. To się wzięło tylko z tego, że są obawy o to, że może na Bliskim Wschodzie wybuchnąć konflikt. Konkretnie chodzi tak naprawdę o Iran, bo zapowiedź zerwania porozumienia 11 kwietnia spowodowała, że cena wzrosła do $72, mówię o ropie Brent, a samo zerwanie porozumienia 8 maja spowodowało, że ona doszła prawie do 78 i teraz tak gdzieś między 77,8 a $80 na tym poziomie się kształtuje ta cena. To nic się nie zmieniło jeszcze w układzie popytu i podaży, po prostu tym, który był jeszcze w marcu, zmienił się po prostu tylko nastawienie rynków, które się boją, że jak dojdzie do jakiegoś konfliktu, to może się okazać, że tej ropy zabraknie. Jeśli zostaną nałożone sankcje, no nie wiadomo jeszcze, co Europa zrobi, jak Stany się to może i w kontraktach terminowych tej ropy będzie mniej. No i co się dzieje? Dzieje się to, że dzisiejsza cena ropy idzie w górę, natomiast cena przyszła nie tak bardzo, tak? To się robi taka sytuacja, która się na rynku ropy nazywa backwardation. To jest taka sytuacja, kiedy właśnie dzisiejsza cena jest wyższa niż cena w przyszłości. No i na rynkach tych papierowych, terminowych można sobie w związku z tym kupić ropę z dostawą za tydzień, za miesiąc taniej niż dzisiejsza ropa. Więc spekulanci to kupują i jakby to powiedzieć, tworzą w ten sposób pewien popyt dodatkowy na ropę i wzmacniają te ruchy cen. Badania, które były prowadzone przez Europejski Bank Centralny na temat właśnie tego, co się przyczyniło do takich wzrostów cen, z jakimi mieliśmy do czynienia podczas kryzysu, kiedy cena raptem poszła tam do $150 za baryłkę, a potem spadła w przeciągu pół roku do 30. Więc oni zrobili taki właśnie model, rozłożyli to na czynniki i się okazało, że te spekulacje, jakby to powiedzieć, one nie wyznaczają trendów, natomiast wzmacniają wahania, czyli te transakcje papierowe, które są niezbędne, żeby była płynność na rynku, my je nazywamy spekulacjami, no bo ci gracze dlatego to robią, żeby zarabiać i po prostu sprzedają, kupują, one wzmacniają pewne ruchy, które wynikają z czynników fundamentalnych. Ale przyznam, że pan wspomniał o tym konflikcie, o tej ryzyku konfliktu, a przecież nie tak dawno, myślę, że to nawet było około roku, była sytuacja też zapalna w Zatoce Perskiej, kiedy bodaj, że nie wiem, chyba była blokada Bahrajnu czy jakiegoś właśnie małego państewka, kiedy tam po dwóch stronach prężyły właśnie Moskwy, zarówno Iran, jak i Arabia Saudyjska, i wtedy w ogóle nikt nie zauważył tego problemu. Tak. To się stało, że nagle teraz jest obawa, że będzie konflikt, podczas gdy wtedy w ogóle nikt się tym nie przejął, może po prostu wtedy nie zauważyły tego fundusze inwestycyjne. Nie, wydaje mi się, że sytuacja jest trochę inna, że wtedy mieliśmy do czynienia z dużą nadwyżką zapasów na rynku ropy, to znaczy były zapasy nadmierne. Te zapasy, pamiętajmy, że interwencje OPEC, krajów OPEC, polegające na tym, że kraje te plus Rosja zamroziły wydobycie i nie zwiększają wydobycia, to one trwają półtora roku, tak? Czy rok temu to dopiero było pół roku od wprowadzenia tych interwencji, one jeszcze nie były skuteczne, jeszcze wtedy zapasy ciągle rosły, zapasy ropy. W tej chwili mamy taką sytuację, że zapasy ropy powróciły do średniej pięcioletniej i to jest uznawane przez rynek, że już osiągnęły stan normalny, że nie ma nadmiernych zapasów. Wtedy mieliśmy nadmierne zapasy tej ropy, no i jednak, jakby to powiedzieć, ryzyko, bo
tutaj ryzyko jest takie, że no, Iran i Arabia Saudyjska to są kraje, które są jakby trochę po dwóch stronach barykady, są wrogo do siebie nastawione. Tam ten stan zapalny w tym rejonie Zatoki Perskiej to narasta od długiego czasu. Arabia Saudyjska zmienia się, prowadzi pewną restrukturyzację. No, kraj zobaczył, że na samej ropie daleko nie pojedzie, więc w związku z tym trzeba wydłużać tą marżę, więc żeby zarabiać, to zaczyna budować rafinerię, ale też, żeby utrzymać swoją tam pozycję i siłę, zaczyna się dość potężnie zbroić, ma dość duże wydatki i też zmieniła strategię, kiedyś to była strategia utrzymania udziału w rynku, czyli naprawdę tak ta Arabia Saudyjska rezerwy ropy do natychmiastowego wydobycia, które miała pod ziemią, no starała się wpompować na rynek, tak? Natomiast obecnie raczej broni ceny i były komunikaty właśnie ministra ropy Arabii Saudyjskiej, że kraj interesuje cena ropy 80, a nawet więcej. Więc zmieniły się warunki, zmieniło się trochę nastawienie, no i konflikt chyba jest, jakby to powiedzieć, bardziej taki nielokalny, ale włączający wiele stron, no bo w tej chwili nie wiadomo też, co będzie z krajami Unii Europejskiej. No Stany Zjednoczone mają pewien sposób oddziaływania na kraje Unii, a mianowicie w ten sposób, że to amerykańskie banki, amerykańskie fundusze ubezpieczeniowe ubezpieczają transakcje na ropę. No i w ten sposób można wpływać na decyzje nawet krajów europejskich. A czy nie jest przypadkiem tak, że Europa w tym całym kryzysie też trochę płaci za to, że właściwie bardzo niewiele tej ropy sama wydobywa, że ma bardzo niewielkie zasoby? Bo tutaj patrzę akurat na te notowania i widzę, że w przypadku ropy z Nowego Jorku ta cena jest o blisko 7 dolarów niższa niż w przypadku ropy Brent notowanej w Londynie. Czy to nie jest tak właśnie, że no po prostu ponieważ my sami nie wydobywamy jako Europa, albo wydobywamy bardzo niewiele i nie inwestujemy w to efekt jest taki, że po prostu no inni sobie jakby doliczają marżę sprzedając nam. Zawsze było, to znaczy to jest tak, że no w pewnym sensie tak jest, dlatego że w Stanach tej ropy jest dużo i tam problemem jest nie, w tej chwili nie wydobycie, a raczej logistyka, tak? bo barierami są rurociągi, transport tej ropy do miejsc, do portów w Zatoce Perskiej, skąd mogłaby być wysłana na świat. Bo Stany Zjednoczone są w takiej sytuacji, że jeszcze ciągle są netto importerem ropy i jak uwolniono, bo przez długi czas był tam zakaz eksportu ropy, uwolniono ten zakaz i Stany zaczęły eksportować ropę, a powodem uwolnienia było to, że rafinerie amerykańskie były nastawione na ropę taką cięższą niż tą, które się wydobywa z łupków. No w związku z tym, jak próbowali producenci ropy sprzedawać rafineriom amerykańskim tą ropę łupkową, to one mówiły, rafinerie mówiły, dobrze, ale to nie jest najlepsza ropa dla nas, my musimy przestawiać instalacje, my nie będziemy mieli odpowiednich uzysków, no w związku z tym my od was tą ropę będziemy kupować taniej. I był duży taki, no, duży rabat dostawali na tej ropie. W tej chwili dużo ropy się eksportuje, tej lekkiej ropy, a importuje się tą cięższą, więc rafinerie są w lepszej pozycji, ale barierą dla eksportu ropy jest infrastruktura, no i w związku z tym ten arbitraż nie działa w pełni. To, i dlatego się ta różnica utrzymuje tutaj. Ale rozumiem, że to właśnie Ameryka jest taką nadzieją na to, że uda się jednak ograniczyć ten wzrost cen ropy naftowej i to co tam właśnie wypływa z łupków, czyli ropa łupkowa. Tak, ja jestem o tym głęboko przekonany, że jeśli się nie pojawią inne takie dodatkowe czynniki ryzyka, to znaczy takie, których jeszcze dzisiaj sobie nie uświadamiamy, takie zupełnie nowe, na przykład coś się wydarzy takiego geopolitycznego, czego do tej pory nie było jakieś, to wtedy cena ropy może pójść w górę, ale jeśli to się nie wydarzy i będziemy się obracać w ramach tych czynników ryzyka, które znamy, to wysoka cena ropy powoduje, to znaczy trzy czynniki tu będą działać. Pierwszy to jest tak, że ten czynnik strachu zwykle blednie z czasem, tak? Bo najpierw to się bardzo boimy, a później się okazuje, że to jakoś tam, czyli to, co wywindowało tą ropę, troszeczkę osłabnie. Druga rzecz jest taka, że wysokie ceny ropy jednak
zmuszają, wywołują redukcję popytu, bo popyt będzie przy wyższych cenach, popytu będzie mniej niż przy cenie niższej. A trzecie jest takie, że to bardzo mobilizuje właśnie to wydobycie amerykańskie, tylko ono też, żeby zareagować na ten wzrost cen, no to potrzebuje gdzieś 3-4 miesięcy, bo taki jest cykl wydobywczy. A zwykle było tak, że największy wzrost cen następował tak zwykle, bez żadnych takich dodatkowych elementów związanych z geopolityką. Największy wzrost cen widać było zwykle w wakacje, zgadza się, tak? No w wakacje tak, dlatego że to jest taki, no to jest ten... Jeśli chodzi o ceny benzyn, tak, to amerykański rynek dyktuje ceny, bo jest największym konsumentem i jest coś, co się nazywa w Stanach driving season, kiedy tam jest po prostu w Stanach, zaczyna się lato i wakacje, to popyt na benzynę bardzo rośnie i ceny idą w górę. I to jest taka sezonowa zmiana. No cóż, mam nadzieję, że w tym roku jednak Amerykanie szybko zaczną zwiększać wydobycie i doprowadzą do spadku cen paliw właśnie w wakacje. Musimy kończyć. Moim gościem był Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen. Dziękuję. Dziękuję pan. Przepraszam, mam jakiś problem z głosem. A ja państwa zapraszam na przegląd portalu w polityce.pl. Dziękuję. Do oglądania zaprosił Tauron, sponsor programu i sprzedawca prądu oraz gazu z zestawem czujników i centralką.